Cześć! Dzisiaj kolejna mokra mucha wykonana kolejny raz z materiału nie do końca tradycyjnego, typowego. Dzisiejsza mucha zostaje zbudowana prawie w całości z pióra indyka, czy właściwie z dwóch piór indyka. Pierwszy z nich to będzie bioc wykorzystany z takiej lotki, bo jak mówiłem wcześniej, każde pióro, każda lotka ptaka ma ten bioc. No nie każdą da się oczywiście wykorzystać. Ogonek będzie z pióra pokrywowego, prawdopodobnie z brzucha, tak mi się wydaje. Bardzo ciekawy również jest to materiał. Jedynym odstępstwem będzie tutaj jeżynka z kuropatwy, a nie z indyka. Dlaczego? No bo pióra indyka są zdecydowanie zbyt duże na drobne muchy. Za to doskonale nadają się na muchy duże i bardzo duże. Zapraszam na film. Nić wiodąca już jest nawinięta. Będziemy robili to z pióra, z lotki indyka. Tutaj popatrzcie, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, każda lotka, każde pióro dowolnego gatunku ma biocy. Jesteśmy przyzwyczajeni do bioców gęsich, ale oczywiście te biocy mają wszystkie lotki, tylko nie wszystkie oczywiście nadają się do tego, żeby z nich zrobić muszkę. No, ale my użyjemy właśnie takiego biocu. Patrzcie, ja myślę, że jest niedoceniany, bardzo niedocenianym ptakiem, piórami z ptaka jest właśnie indyk. Popatrzcie, jakie to jest ciekawe pióro. Ile można uzyskać tutaj kolorów, biorąc odpowiedni fragment tego pióra. My zrobimy z tego, oczywiście wykorzystamy bioc, a z kolei takie pokrywowe posłuży nam do zrobienia ogonka. Też jest bardzo ciekawe, popatrzcie. Tutaj góra jest taka kremowa czy biała i dalej mamy różne odcienie brązów. Pięknie prezentuje się w wodzie. No, jedyną częścią, która nie będzie z indyka, to jest brązowe piórko kuropatwy, które posłuży nam do zrobienia jeżynki. Dobra, mamy nawiniętą nić. Teraz bierzemy się za mocowanie ogonka. Taki fragmencik sobie oderwałem. Dopasujemy go do długości haczyka. Gdzieś będzie trzeba zamocować. Może troszkę jeszcze podciągnijmy, żeby nie był aż taki długi ten ogonek. Dobrze, to sobie odetniemy od razu, żeby nam nie zawadzało. Jedziemy z powrotem do końca trzonka, żeby zamocować bioc. Wziąłem taki bioc, żeby było i brązowe, żeby był i brązowy, i biały. Teraz go sobie montujemy i będziemy nawijali na trzonek. Dobrze, chwycimy sobie go w szczypce i będziemy delikatnie nawijali. No, wiemy, że z tymi szczypcami to różnie bywa. Potrafi się taki bioc nam wypiąć albo nawet urwać, więc bardzo powoli i bardzo delikatnie będziemy sobie go nawijali. Patrzcie już, jaki ciekawy efekt nam powstaje. W wodzie to będzie wyglądało, jakby to były cienie i takie fragmenty światła słonecznego, które padają i zabarwiają
ten bioc. Dobra, bioc już mamy nawinięty. No to teraz zostaje nam tylko jeżynka. Tak jak mówiłem, będzie to jeżynka oczywiście z kuropatwy. Żeby zachować tonację, jest to nie ten to piórko szare, którego chyba najczęściej używamy, ale takie wpadające w brąz. Też spróbujemy sobie chwycić klips w szczypce i powolutku kilka zwojów zrobimy, żeby jeżynka była wyraźna, ale niekoniecznie bardzo bogata. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczy. Okej, teraz odetnijmy to, co nam jest niepotrzebne, uważając oczywiście, żeby przy okazji nie odciąć nitki. Dobra. Ostatnie zwoje. I kończymy główkę. To jeszcze zbędne. Kończymy główkę finisherem albo palcami, jak kto woli. I nasza mokra muszka gotowa. Spróbujcie sobie połowić taką muszką. Sprawdźcie efekty. Zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam do oglądania pozostałych. Nie zapomnij zalajkować i zasubskrybować mojego kanału.